Dobra, kolejny materiał. Co jest nie tak z Diablo 4? To będzie giga ciekawe. A to jest widzowie, wiecie co? To jest ważne, bo Mati widać, że się mną zainspirował, bo to ja właśnie wstawiłem pierwszy film, co jest nie tak z Diablo 4. Więc dobrze, że ogląda znanego ludologa i inspiruje się. Ale jestem ciekawy, co Mati powie na temat tego, co jest nie tak z Diablo 4. Diablo 4 minęły już prawie 3 miesiące i każdy, kto jest zainteresowany tą grą, zdążył już sobie opinię na temat tej gry wyrobić. Mi osobiście gra się całkiem spoko i nie uważam, żeby gra była jakąś wielką tragedią, natomiast faktycznie nie jest. Widzowie, proszę napiszcie D4 na czacie. Zobaczmy, jak dużą tragedią jest Diablo 4. A mi się podoba. Jest tragedią. Nie jest. Ma po prostu średnią ocen 2,2 na 10. 2,0 już ma chyba. Nieaktualne, nie? Już ma 2,0, sorry. Mocny 2 na 10 jest. Nie ma tragedii. Jest, ale po co takie rzeczy mówić? Po co bronić? Po co on to broni? Ja totalnie nie rozumiem tak typowo z psychologicznego punktu widzenia. Jaki jest sens zakłamywania rzeczywistości na samym początku materiału w taki sposób? Weź mi to ktoś przekmin, kurwa, bo ja tego nie kminię. Jest to gra, którą sobie wymarzyłem. I w tym filmie chciałem porozmawiać o tym, co mi w Diablo. Dostaje za to kasę? Nikt nie dostaje kasy za bronienie Diablo 4, chłopie, 3 miesiące po premierze, uwierz mi. 4 się nie podoba i co uważam, że powinno zostać poprawione, naprawione lub dodane. Na dobry początek brak kontentu od mniej więcej 80 do 100 levela i wydaje mi się, że również na tym 100 levelu coś mogłoby zostać dodane. Takie dosyć dziwne uczucie, że nie mamy co robić na 100 levelu. Tutaj Powiedzcie mi, jaka jest różnica w kontencie Diablo 4 pomiędzy levelem 30 a 100, a 80 i 100? Robi się w tej grze dokładnie to samo. Żadna. Tej różnicy nie ma. To już się zaczyna totalną bzdurą i już masz pełny build. Mopki mają większy numerek. Tutaj dużym problemem w tym jest to, że po prostu te levele wbija się stosunkowo szybko i Jest różnica, prosto. postać jest słabsza. Prosto, nie tak jak w innych grach tego typu, gdzie mamy jakieś utrudnienia, na przykład spadający EXP. Natomiast od 80 do 100 levelu tutaj problemem jest to, mam takie wrażenie, że z gry został wycięty piąty poziom trudności, bo on w zamkniętej becie był i być. O Jezu. Ile rozmawialiśmy z Piotrkiem? Widzowie, pamiętacie, jak rozmawialiśmy z Piotrkiem o piątym poziomie trudności? To jest. Ktoś strzelił taką głupotę, że to by coś zmieniło, ale my rozmawialiśmy i z Nadinem, i z Piotrkiem. To jest plasterek. To nic nie zmieni. Serio. To by wyglądało tak, że wam wytłumaczę. Diablo 4 działa, normalna gra działa na zasadzie rośnięcia wykładniczego, ewentualnie posiada czasem jakieś większe spajki na konkretnych progach, czyli jest progowość pewna. W Diablo 4 wygląda to w taki sposób. Grasz sobie w gierkę, rośnie twoja siła w taki sposób, nagle wchodzisz na wyższy poziom trudności, dropią ci sekredy, nie? To są sekredy. Grasz sobie dalej, to rośnie, 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 nagle wchodzisz na wyższy poziom trudności, dropią ci ancestrale. Ancestrale. Co by to zmieniło, jakbyśmy dodali kolejny poziom trudności? O, to by to zmieniło. Kolejny, piąty poziom. To nie zmieni nic. Ta gra nie ma tego problemu. Co to zmieni w tej grze, że masz na broni 500% damage'a, 500% cold damage'a, 500% freeze damage'a. Co tam masz jeszcze? 500% crit damage'a. Tak? I co to zmieni, że nagle zamiast 500 będziesz miał tutaj 800? Nic to nie zmieni. To jest totalny plasterek, to co mówiłem, Kerer, to jest maksymalna bzdura, to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. To można skontrować w taki sposób, że jeżeli ten poziom trudności miałby coś naprawić, to ta gra byłaby dobra w czterech obecnych poziomach trudności. To pograj sobie w te trzy poziomy trudności, wejdź na czwarty i zastanów się, czy czwarty poziom trudności sprawia, że gra jest lepsza. Nie jest. Być może on wypełniałby tą pustkę, gdyby był w Nie. tej grze dalej, natomiast ktoś go chyba wyciął. Kolejna rzecz to klany, które w tej grze są nie wiadomo w sumie po co, bo nic tak naprawdę większego nie dają. Nie ma żadnej aktywności, nie ma żadnego sensownego powodu, żeby być w klanie, ani nic innego.
Czy MKRR stworzy film, co jest nie tak z Diablo 4 i podaje jeden z głównych powodów klany? Nie, błagam, to... to 1 kwietnia jest wstawione, nie? To jest prima playlist? Nie, kurwa. To ci nie daje. W związku z czym można się zastanowić, po co te klany są w ogóle. Natomiast jeżeli już są, to można by zrobić z nimi coś ciekawego, coś fajnego, coś przykładowo unikatowego. Na przykład można by zrobić jakieś PvP, gdzie klan bije się z klanem, tak jak chociażby w Diablo Immortal, czy w Call of the Dragons, czyli dosyć ciekawej gierce na PC, tak? Gdzie właśnie mamy takie GVG i mamy tryb 40 na 40 albo... To był setup na reklamę. Ja mówiłem, to jest geniusz marketingu. MKR to jest stary geniusz, 100%, nie? Chopi, ale nas probił. I możemy walczyć, ja ściągam, brać udział właśnie w takich bitwach. Mamy rozmieszczenia 5 legionów, które składają się z 1000 jednostek, jak a następnie możemy Diablo połączyć 4? Siły z członkami naszego sojuszu, by walczyć z innym klanem i rozpętać prawdziwe piekło na kolosalną skalę. Dodatkowo możemy używać behemotów, czyli takich większych stworków, które zmieniają te bitwy sojuszy w epickie starcia. Call of Dragon jest bezpłatną, strategiczną grą fantasy i poniekąd przygodową, w której jesteś panem wioski i próbujesz odkryć tajemnicę, dlaczego smoki wróciły do królestwa, w którym znajdujemy się. W grze musisz po pierwsze bronić swoją ojczyznę przed różnymi potworami, a po drugie masz możliwość wzięcia udziału w różnych trybach walki, czy to wspomniana gildia kontra gildia, czy też GVE, gdzie twoja gildia walczy z... Call of Dragons, napiszcie do mnie, ja zrobię jeszcze lepszy setup na streamie. Z behemotami, czyli takimi większymi jednostkami po to, żeby je pokonać. W samej grze mamy do wyboru 3 rasy, elfy, ludzi oraz orki i każda z tych ras ma unikatowy Orki widzowie. Miast, których rozbudowa jest jednym z naszych zadań. Poza tym gra opiera się w dużej części na walce i mamy tutaj możliwość podejmowania strategicznych decyzji, czy też korzystania z prawdziwego terenu 3D, który w niektórych sytuacjach może nam dawać faktyczną przewagę. Cała gra toczy się w gigantycznym świecie, który nazywa się Tamaris, który musimy cały odkryć. Po to, by dowiedzieć się, czy smoki to nasi przyjaciele, czy też być może wrogowie. Jeżeli gra wydaje ci się interesująca, to jest ona sponsorem dzisiejszego odcinka. Link do niej znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu poniżej. Tak więc zachęcam do pobrania, jeżeli lubicie takie klimaty i takie gierki, a my lećmy dalej z problemami Diablo. Kolejną rzeczą, o której... Jak mówiłeś, że stuszy kwiatu na drobienie po meetingu, to jeść na misji Call of Dragons? Tak! Jak bym wspomniał, jest miejsce w staszu, natomiast mi osobiście wydaje się, że tego miejsca jest wystarczająco. Czy może ktoś to z psychologicznego punktu widzenia wytłumaczyć? Dlaczego MKRR mówi, że coś jest problemem, po czym tłumaczy, że to nie jest problemem? To jest chłopie tak jakby powiedzieć, że są głodujące rodziny na świecie i w Polsce, ale teoretycznie jedzenia mamy wystarczająco dużo. No, to albo to jest problem, albo to kurwa nie jest problem, tak? W momencie, kiedy mielibyśmy rozwiązane aspekty, w sensie jakby te aspekty na przykład można było przechowywać gdzieś indziej, a nie w tym staszu, to te 4 czy 5 zakładek, które potrafią pomieścić 250 itemów, myślę, że byłoby wystarczająco. Natomiast no trzeba by faktycznie ten kodeks na przykład zmienić tak, jak dużo ludzi proponuje, że w momencie, kiedy znajdziemy jakiś aspekt, który ma wyższy rol, to po prostu ten aspekt w kodeksie się zmienia w ten rol. Nie do końca mi się to podoba. Kurwa, co? Jezu, skąd on bierze to pomysły? Kto mu to podsyła? Jak można byłoby to w normalny sposób rozwiązać? Zrobić specjalnego stasza, tak jak masz stasza w POE na currency, jak masz stasza w POE na karty i masz konkretne aspekty i sobie i masz po prostu je ułożone i masz aspekt tam, nie wiem, aspekt smoka i masz je ułożone względem rosnącym albo malejącym i tyle, ale każdy jest nadal inny. I przecież z jego rozwiązaniem to jakbyś wydropił konkretny poziom tego aspektu, to każdy kolejny, który byś wydropił, byłby już taki sam jak najwyższy? To jest idiotyczne w hack and slashu. Chyba, ale jest to jakieś rozwiązanie. Kolejną rzeczą są idiotyczne przedmioty. Tutaj, no nie, wygląda to jakoś super fajnie. W sensie, okej, ja rozumiem ten pomysł z tymi aspektami, żeby żółte itemy miały znaczenie i tak dalej. To jest powiedzmy jeszcze do zaakceptowania, no ale Boże litości, weźcie... MKRR mówi, że przedmioty w Diablo 4 nie mają sensu. Czy MKRR nie miał filmu, który się nazywał, że itemizacja w Diablo 4 jest super, czy coś takiego? Handel w Diablo 4 okazał się genialny. Crafting w Diablo 4, nie? Było coś widzowie o przedmiotach? Wydaje mi się, że było.
z tymi unikami, co zróbcie. Niech te unikaty, unikalne przedmioty będą grywalne. I przede wszystkim też fajnie by było, gdyby to ulepszanie itemów wykorzystywało dodatkowe kopie unikalnych przedmiotów. W sensie wypada ci jakiś przykładowy unikat i jeżeli chcesz ten unikat ulepszyć, to musisz wydropić jeszcze drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą kopię. Wtedy miałoby to więcej... O ja pierdolę. Czy on zaczyna... Czy MKRL powoli zaczyna przykminiać, jak mogłyby działać korapty, ale totalnie nie ma pojęcia, czym są korapty? Coś kurwa tam widzowie świta. On na dobry tor schodzi. To jest giga dobry tor myśleniowy, na który on schodzi. Dajcie mu jeszcze miesiąc i on wymyśli system koraptów. Sensu i dropienie tych unikatów też byłoby bardziej ekscytujące. Plus do tego dochodzi to, że nie ulepszasz pierwszego z brzegu unikatu. Jezu, nie, to jest po prostu miód na moje serce. On zaczyna kminić rzeczy, do których ja doszedłem po pierwszych dwóch godzinach grania w Diablo. Widzowie, mi to zajęło dwie godziny, jemu dwa miesiące. No bo będziesz czekała prawdopodobnie na jakieś lepsze role i to też dawałoby więcej ekscytacji. A w tym momencie wypada ten unikat, jak czegoś szukasz, że to jest, o, wypadło, a jak niczego nie szukasz, whatever, tak naprawdę. Ogólnie bardzo mi szkoda z tego, że zrezygnowali z systemu, który oni pokazywali na początku, że na przykład niebieskie przedmioty będą miały mniej afiksów, tak jak mają teraz, ale będą miały te afiksy, będą mogły mieć te afiksy wyższe, czyli na przykład... Przyklejone. Zamiast kto by się spodziewał? Czterech afiksów mamy dwa afiksy, ale te afiksy mają wyższe role od normalnych. To byłoby całkiem, myślę, że ciekawe. Kurwa, czy jest jakaś gra, co w taki sposób to wykorzystuje? Pomyśl. Kolejna rzecz to respekt, nie ma co się czarować tego, że nie możemy wszystkich paragonów jednym guzikiem cofnąć, to jest po prostu żart. Dalej mamy open world, który jest i nikt go nie używa, bo wszyscy... O kurwa, tak, Jezu, to jest magnum opus moje, Premiera Diablo 4 to jest magnum opus mojego kanału, MKRR jest po prostu zwieńczeniem, ten film od niego jest zwieńczeniem, jest wisienką na torcie, jest największy copium enjoyer, zaczyna mi przyznawać rację, osoba, która mnie wyzywała od debili, od ćpunów, od idiotów, zaczyna mi przyznawać rację. Ja pierdolę, wiecie jakie to jest niesamowite uczucie? Latają po Nightmare Dungeonach. To jest tak wielka tragedia, zbudować tak duży świat, a następnie nie dać ludziom powodu do tego, żeby ten świat zwiedzali. I tutaj nie mam na myśli tego, co jest aktualnie, tylko dlaczego tam jest tak mało aktywności. Moim zdaniem powinno być tych aktywności o wiele więcej. Także jak ty logujesz się do gry, to klikasz sobie mapę i patrzysz, co na tej mapie jest ciekawego. Tutaj jest jakiś Legion, tutaj jest jakiś World Boss, tutaj jest Helltide, tutaj jest coś tam. Dobra. Gdzie by się tu wybrać? A teraz otwierasz mapę i w sumie idziesz do dungeonu. Więc zrobienie z tego open worldu miejsca, do którego jest sens chodzić i zwiększenie ilości aktywności jest rzeczą moim zdaniem konieczną. Tak samo jak znaczy w sumie to nie rozumiem do końca. Bo mieliśmy Helltide. Mieliśmy Helltide, które trzeba było farmić, żeby wydropić jeden mac, który leciał tylko tam. Nagle Blizzard stwierdził, że on będzie leciał ze wszystkich przedmiotów. Znaczy to z tam części przedmiotów z niszczenia tych itemów. No to jest taka bzdura, zamiast zachęcić graczy, czy zachęcać aktywnie graczy do tego, żeby te Helltide robili, no to oni jeszcze upraszczają to, jak się to zdobywa. Nie wiem, wydaje mi się, znaczy ja rozumiem, że Blizzard poniekąd nie chce zmuszać kogoś do tego, żeby robił aktywności, które mu się nie podobają, no ale no tak to jesteśmy zmuszeni, żeby robić Nightmare Dungeony, bo innych rzeczy nie ma sensu. No nie wiem, dla mnie to jest nieporozumienie i uważam, że Helltide czy Tree of Whispers powinny dawać jakieś unikatowe rzeczy, które lecą tylko tam, po to, żeby tam biegać. Ewentualnie zwiększyć ilość aktywności. To jest totalna bzdura, bo nagle, już wam mówię, dlaczego to jest bez sensu. Nagle się okazuje, że masz unikat, który jest przypisany do jednej aktywności w grze, brakuje ci go. I gra zmienia się w farmienie na siłę czegoś, czego nie chcesz farmić. Nie może tak być w hack and slashu. Wyobraźcie sobie, że są rzeczy w PoE, które są przypisane tylko do robienia hejstów. To jest kurwa idiotyczne. I na przykład jeżeli... I uwaga, zaznaczmy, w grze, która nie ma tradeów. Są, ale w Diablo się nie możesz tradeować. Mamy jakiś tam mac, no to niech ten mac zleci w dwóch miejscach, nie? W Helltide'ach i w czymś tam jeszcze.
To byłoby chyba całkiem spoko. Jeżeli komuś się nie podoba jedno, to może iść do drugiego. I tak, wiem, że czarci róża jest tylko z Helltide'ów, ale umówmy się, pójdziesz 3 razy przez przypadek tego Helltide'a i masz tyle tych czarci róż, że szkoda gadać. Kolejną rzeczą jest crafting. No, crafting... Ciężko jest nazwać to, co mamy craftingiem. W sensie, z jednej strony, no to... Nie, ja chyba czuję, że to jest początek wielkiej przyjaźni, czat. Wiecie? To jest takie diablowe, no w Diablo tak wyglądał crafting, nie? Nie było niczego więcej. Ale... Kolejny przykład ogromnej niewiedzy MKRL na temat Diablo. Jeżeli jemu się wydaje, że tak wyglądał crafting, to nie grał w Diablo 2. Jeżeli to, co jest w Diablo 4 craftingiem, on nazywa craftingiem z Diablo. To jest totalny brak niewiedzy. Ale z drugiej strony, jak sobie patrzeć na to Path of Exile, no to tam można by zapożyczyć, zainspirować się tyloma pomysłami, że szkoda gadać. Jakieś koruptowanie przedmiotów, które w efekcie mogą te przedmioty albo bardzo ulepszyć, albo zniszczyć zazwyczaj. Zmienianie afiksów, czy też dodawanie afiksów na ale... Napisz komentarz, przyjmuję przeprosiny. Napiszę. Przyjmuję przeprosiny. Na innej zasadzie niż to, co mamy u okultystki, że możemy sobie jeden afiks przerolować, bo to takie... No nie jest to zbyt ciekawe. No i do jasnej cholery, dlaczego to upgrade'owanie itemów jest tak śmiesznie tanie? Przecież wystarczy... To są z mojego filmu, szacie. Próby sprawić, że itemy tam, powiedzmy, te 725+. Ja pierdolę, dobre widzowie, to jeszcze czekamy na Ksozaksa, aż mi też przyzna rację po tym, jak nazwał mnie manipulantem i kłamcą. Plus, byłyby drogie w upgrade'zie. W sensie nie kosztowałyby tyle co nic, bo tyle aktualnie kosztują, tylko faktycznie trzeba by nafarmić maców, żeby to zupgrade'ować. To już daje ci jakiś powód, żeby grać. No bo chcesz to wydropić i za każdym razem jak to dropisz, ulepszasz ten przedmiot. Widzowie, oni niedługo dojdą do tego, że Diablo 2 może ma ten... Że Diablo 2 ma dobry pomysł. Czuję, że twoja postać w jakiś sposób rośnie w siłę. Tak jak jest w Path of Exile, gdzie macie te wszystkie orby i jak to dropicie, no to czujecie, że... Patrzcie, system currency nagle okazuje się giga dobrze zaprojektowany. Kto by na to wpadł? Że zwiększa wam się wartość stasza i macie jakiś taki progres do przodu. A tutaj ulepszyć cały ekwipunek to sobie może bez problemu i to w 5 sekund, nie? No to... Kolejną rzeczą są gemy. No fajnie, że zmienili to i nie wygląda tak jak w trójce, tylko dalej używa się tylko kilku gemów w sumie i to... To wygląda dokładnie tak samo jak w trójce. Nie rozumiem, jak to zmienili. Może mi ktoś to przytoczyć? Zazwyczaj ciągle tych samych, nie? To rozbudowanie tego systemu też byłoby, myślę, dosyć trafioną inwestycją. No i myślę, że w końcu dochodzimy do najważniejszej części tego filmu, bo sezon... Przeprosi mnie? Przechodzimy do najważniejszej części filmu. Kiszak, przepraszam. Byłem w błędzie. One wyglądają źle. Znaczy pierwszy filmu, bo sezony wyglądają źle. Znaczy pierwszy wygląda tragicznie. Tak na dobrą sprawę, wrzucenie tych znaczy... Dlaczego te serca są tak prostą mechaniką? Dlaczego tam nie ma żadnego jakiegoś bardziej rozbudowanego tego systemu? Dropisz te serca, niszczysz te serca po to, żeby dropić te serca. No jakieś ulepszanie, jakiś większy zakres tych roli i tym podobne rzeczy, no żeby to chociaż było, a tutaj nawet tego nie ma. Sam ten quest, który wprowadza w ten sezon, no okej, on powinien być krótki, no wiadomo, że nie będziemy robić questa, który trwa nie wiadomo ile. Natomiast to jest ta mechanika sezonowa, no powinna być ciutkę bardziej rozbudowana. I ja mówię ciutkę, bo ja nie uważam, że dobrym pomysłem będzie robienie takich mechanik, jakie są w Path of Exile. Wytłumaczcie mi, co jest trudne w mechanikach Path of Exile, takich jak kurwa strongboxy, esencje. Okej, są jakieś takie pojebane jak hejsty albo syndykat. Ale jak się nazywała poprzednia liga? Z upgrade'owaniem broni, Crucible, to nie są ciężkie mechaniki. One w Path of Exile pasują, bo to jest gra, która ma być skomplikowana, rozbudowana, ale Diablo raczej celuje w prostsze rzeczy, natomiast nie aż tak proste. On znowu o tym poe, widzowie. On znowu o tym poe. Nie róbmy sobie żartów, rozbudujmy to nieco bardziej, a nie robimy coś takiego. Ale może ktoś ma dwójkę dzieci, jest dad gamerem i nie ma czasu, żeby grać w grę Mati, co? Twój kontrargument nagle przestaje mieć jakąkolwiek siłę, że to jest gra dla casuali i może komuś się to podoba? A może komuś się to podoba?
Jak kurwa ci się nie podoba, to nagraj jeden film na YouTube'a, że ci się nie podoba i przestań grać w tą grę, nie wałkujesz temat cały czas w kółko. Widzowie, wam się podoba, mi się podobają sezony. Mi się podobają i nie uważam, że powinno się zmienić. MKRR, nagraj to wszystko w jeden materiał i tyle, a nie cały czas wstawiasz filmy o tym samym w kółko, bo to nie ma sensu. Teraz zastanawiam się, jak będzie wyglądał sezon kolejny, gdzie mam jakieś moce wampiryczne. No jeżeli to byłoby coś takiego, że wypadają ci moce i wkładasz sobie w gemy, to w sokety, przepraszam, to ja chyba naprawdę tę grę bym odinstalował i nazwał ten kanał Poe by MKRR. O kurwa, błagam, żeby to się stało. Jezu, błagam, żeby to się stało. No bo to byłby już mega żart, no ale załóżmy, że to nie będzie tak wyglądać. Żart pójdzie trochę po rozum do głowy i na przykład będziemy mieli jakieś drzewka, które będziemy mogli sobie rozwijać i te moce wampiryczne to będzie coś takiego. Ale ogólnie rzecz biorąc, te sezony no, muszą być nieco bardziej rozbudowane. Podkreślam, nie chodzi mi o to, żeby to wyglądało tak jak, nie wiem, przykładowo Betrayal w Pawo. Kurwa, jakie to jest śmieszne, że teraz wszystkich argumentów kopiumistów można użyć przeciwko nim. Oni teraz gadają, że gra musi być bardziej rozbudowana. Oni po, nie wiem, tam dwóch, trzech miesiącach czają, że gra musi być bardziej rozbudowana. A ktoś może zajebać ich argumentem, a mi się podoba i chuj, nie? To jest totalna komedia. To jest totalna komedia, co tu się dzieje. W Exile, czy tamte włamania, czy coś takiego, ale żeby to było trochę większe, bo no w tym momencie to no nie jest zbyt duże i zbyt fajne. Mam cichą nadzieję, że wygląda... Ja czekam na montaż MKRR versus MKRR, gdzie będzie rozmowa z samym sobą 2 miesiące temu versus dzisiaj, bez kitu. Wygląda to w ten sposób, że oni sobie pomyśleli, że skoro ten sezon jest zaraz po premierze, to nie... Gadają tak teraz, że mamy być rozbudowane, a wcześniej krzyczeli, że Diablo celuje w uproszczony schemat, dokładnie. Nie robią niczego wielkiego, tylko zrobią coś małego, żeby ten sezon wystartował i tak dalej, ale już kolejne sezony będą boom. Trochę nie chce mi się w to wierzyć, no ale powiedzmy, że wierzę. A, no i a propos sezonów, no to też fajnie byłoby zrobić leaderboardy, żeby te leaderboardy też w tej grze były wreszcie, a nie... Ale on też coś mówił o leaderboardach, że chyba nie ma sensu, nie? A nie, także ich nie ma z niewiadomego powodu. I tutaj też wspomnę o zapowiedzi drugiego sezonu. Czajcie, zapowiadają drugi sezon i większość feature'ów... Że dla spoceńców, tak, no. Mówił, że kogo leaderboard obchodzą. W tej zapowiedzi to są fiksy rzeczy, które są niefajne. What the fuck. Tutaj też ponownie cicho liczę, że oni przykładowo specjalnie chcieli pokazać ten film, który wygląda no, moim zdaniem spoko. Chcieli pokazać, że słuchają ludzi, no bo tam respect, znaczy reroll tych wszystkich statystyk to jest słuchanie ludzi, staż to jest słuchanie ludzi, renoma to jest słuchanie ludzi, dodanie tych endgame'owych bossów to też jest słuchanie ludzi. To nie jest słuchanie ludzi, to jest słuchanie hejterów, którzy mówili to od samego początku, kurwa. Ale to nie jest główna zapowiedź tego sezonu i my jeszcze dostaniemy bombę, w której będą jeszcze jakieś fajne rzeczy dodane do tego wszystkiego. Taką... Cichą mam nadzieję, no zobaczymy jak to wyjdzie. I wydaje mi się, że będzie bomba. Nie ma co się oszukiwać, że raczej na 2 miesiące przed startem sezonu nie zapowiadaliby wszystkiego i nie wyjmowaliby wszystkich asów z rękawa, tylko właśnie rzucili taką małą zapowiedź i to jest w miarę logiczne, więc zobaczymy, może to będzie. Blizzard to nie wyciąga asów z rękawa, tylko rzeczy z asu po prostu, wiecie? Nieco bardziej interesujące. No ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o mnie i moje zdanie na temat Diablo, ja... Oceniłem Diablo na samym początku na 9 na 10. I to była szczera ocena. Po tym czasie oceniam je tak na... Może nie 8 na 10, ale 7,5 na 10, coś takiego. Bo w mojej opinii, czy też... Dobra, to co się zmieniło, że ocenił gry niżej nagle? Co? Przecież to jest ta sama gra. Jego opinia się zmieniła? Więcej dojrzał? Więcej zrozumiał? Weźcie mi to wytłumaczcie. W sumie nawet nie tyle co w mojej opinii, co tylko mi po prostu gra się w tą grę dobrze i ja jestem ogólnie zadowolony z tego, jak ona wygląda. Tylko tak jak mówiłem w tym filmie, widzę w tej grze sporo, powiedzmy, że braków. No myślę, że najbardziej to chyba słowo braków tutaj pasuje, bo no niektóre rzeczy są dosyć mocno wybrakowane. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I tak jest lepiej niż jak wychodziła trójka, gdzie bieganie po Inferno na samym początku nie było w ogóle możliwe. Ludzie To był kurwa najlepszy etap trójki.
To był najlepszy moment w Diablo 3. Mieli wazony w czwartym akcie, albo skrzynki w trzecim akcie. No i gra wyglądała tragicznie. W tym momencie Diablo 3 wygląda, no, w sumie słabo, ale jest o wiele lepiej niż było na premierę, więc może tą grę jeszcze wyciągną, może dodadzą. Może będzie tak jak w każdym Diablo, że dopiero po wyjściu pierwszego dodatku gra staje się grywalna i staje się fajna. I po pierwszym dodatku będzie o wiele... No, wyślijcie to komuś z Diablo 1. Lepiej. Zobacz... Sorry, MKR, on totalnie nie ma pojęcia o Diablo. No właśnie, przed chwilą mówił, że jest fajna teraz, że mu się dobrze gra, a teraz, że nagle jest dodatek potrzebny. Zobaczymy, w tym filmie chciałem się podzielić taką, powiedzmy, bardziej negatywną częścią. Ja bym chciał dać jeszcze jakiś call to action, że trzeba więcej skinów wizowych kupić. Mojej opinii na temat tej gry, ponieważ wielu z was myśli, że ja tą grę chwalę, bronię i broń Boże nie krzywdzić Blizzarda, Blizzard wszystko dobrze robi. No nie, moi drodzy, mi się ta gra podoba. Buncio, dzięki za trzeci miesiąc suba. Bardzo miło. Super Buncio X3. Najlepsze z on ma taka sama nazwę filmiku co twoi XD, tylko leciutko później doszedł do tego wniosku. Ja ci powiem, a odpowiem na donata. Zajw, proszę go umieścić w filmie. Czy MKRR ma taką samą nazwę filmu jak ja? Tak. Co mi zostało zarzucone w moim filmie? Że robię to tylko dla wyświetleń, dla hajsu i dla fejmu, bo próbuję jechać na hejcie gry, która jest bardzo popularna. Więc ja bym teraz ten kontrargument odbił w stronę MKRR-a. Bronię Blizzarda wtedy, kiedy uważam, że ma to sens, ale ogólnie rzecz biorąc widzę w Diablo 4 sporo rzeczy do poprawy i sporo braków. Heja! No i essa, widzowie. No i pełna ludologiczna essa. O, jest komentarz. Zastanawiam się, czy Mateusz sam siebie oszukiwał przez tak długi czas. Narracja wreszcie się zmienia. Napisał. Z czym oszukiwał? Od początku mówiłem, że Diablo jako podstawkę mi się podoba i zobaczymy, co zrobią z sezonami. Przy pierwszym powiedziałem, że w zależności... No, super. Tak było, Mati. No, tak było, kurwa. Dlatego tak cię wszyscy odebrali. Dobra, whatever.